masz fart. Twój rozmiar. Jakie skoki zajebiste. Ale popierdoliło cię kurwa nie teraz. Teraz. Weź się ziomek pospiesz. No dobra, już kurde no. Ty kurwa przypospierdalamy, dawaj. Stoj! Stoj! Ostrzegam cię! Pospiesz się! Kurwa! Serek to ma w Polsce wszystkie zęby! Dobry, pani Woźniak. Dzień dobry, dzień dobry. Wyłącz tych wyjców. Się mama nie denerwuje, coś napisałem do mamy. No, spokojnie. Spójrz w oczy swej matki, ile już przeżyła, ile za syna łez uroniła. Zrobiła tak wiele, wszystko by oddała, tyle razy płakała. Tak często się zdarza dzieciak, więc się pilnuj swoim nazwiskiem firmy, styl godny. Tu każdy jest pieniędzy głodny, wiem, nie zgadłem. Nie mów, przepadłem, nie zawarłeś paktu z diabłem. Co ty na nowe buty masz, żeby się dołożyć na utrzymanie domu, to nie? 1000 razy powtarzałam. Po domu chodzi się w kapciach. Do domu też coś mam. Proszę bardzo. Spójrzmy się w oczy. Spójrzcie, że przegrywasz. Na fotkę zawsze masz! Do wódki kolegów zawsze pierwszy! Kurwa, ty śladą zapili, jebana, ty plazie, jebana! Ty kurwo, życiu z wódką miałaś, jeszcze raz ty jebana, siełasz. Widzę, że u sąsiadów niezła impreza. Na cały czas. Kurwa, człowieku, jacyś filomani. Czy kurwa filareci? Jeden chuj. Ej, z szacunkiem do pani. Dziębion, skacz po fajki. Jasne, lecę. Kopę lat. Cześć. Słyszałam o twoim biegu przez płotki. Jest już ciebie sportowiec. Dobrze, żeś se nóg nie połamał. Przepraszam cię, Łysa, ale nie ma tutaj kiosku. Naprawdę? Może przejedziemy dalej? No raczej. Siadaj. Co to za dupa? Łysa. Ta łysa? No. Ma plecy w ząbkach, robiła u dziadka na kantorze. Pierdolisz. Jakby pierdolił, to bym dupą ruszał. Ej, dobra. Ciekawe, jaki ma przebieg. Duży, lubi młodszych. To coś dla mnie, ziomuś. Dawaj, idziemy. Zajarać. W swojej możliwości, chada ci nie zazdrości, w podświadomości gości, działając po swojemu. Masz wiele możliwości. Ej, w Polsce, ludzie cię tu zabiją za forsę, biją ci w plecy nóż. Częstują cię tortem, częstują cię kielonkiem. Siema, orda. Cześć, siostra. Siema, Pablo. Co się tam, kurwa, gurzesz? Morgu, zjebany jestem. Cały miesiąc na 7, nawet w niedzielę. Kurwa, ty co z twoim zębem? Idź, kurwa. Wypadł mi, kurwa, na robocie. Hajsu nie mam. Co to za robota? Pakuję, kurwa. Talerze do pudeł. Ile ci płacą? 4,20. Za talerz? Nie, za godzinę. Co ty pierdolisz? No i? Nie wiem, jeszcze kurwa nikomu nie zapłacili. Na całej firmie. No i? No co, kurwa, do uwagi z tym nie pójdę.
Zapierdolę jutro parę talerzy, sprzedam to na stadionie, a potem wypierdalam z tego kraju, czym prędzej. Niby gdzie? Do Rajchu. A może byście pojechali ze mną, Pablo? Człowieku, ty kminisz jak za kobudy. Roszczeniowość, pensja na czas i co jeszcze, kurwa? Teraz jest, kurwa, kapitalizm. Trzeba brać sprawy w swoje ręce. To jest czas dla młodych, przedsiębiorczych, ogarniętych. Kurwa, liczy się wędka, a nie kurwa konserwy z jakąś mortadelą. Ja pierdolę, ja nigdzie nie jadę, mi tu dobrze. Jak cię jest tak dobrze, to czemu szczerbaty popierdalasz, Pawła? A ty, Hada, co chcesz tutaj robić? Siema, Aduś! Siema! Cześć, masz połóweczkę czegoś dobrego? No stary, u mnie ziółka zawsze pierwsza klasa, po 20! Ale na zeszyt! Dobra, tylko oddaj, ty! Za tydzień będę miał koks! To nie dla mnie, dzięki! Szkoda, że nie wytłumaczysz im ten szacunek. Nie będę się obrażał jak ten, jak sprzedał. Nie będę się obrażał, ja ten, co się sprzedał. Nie będę się obrażał, bo lecę tutaj grubo. Lecimy wszyscy razem, ej, raz, dwa, trzy, ej. Jedno co dajesz, bierzesz od traci. Szacunkiem się płaci. Jedno co dajesz, bierzesz od traci. Nie chodzi o szereg, szacunkiem się płaci. Jedno co dajesz, bierzesz od traci. Tu nie chodzi o szereg, szacunkiem się płaci. Jedno co dajesz, bierzesz od traci. Nie chodzi o szereg, szacunkiem się płaci. Ham będzie hamem, na wieki wieków amen. Więc trzymaj się swych ludzi, a nic ci się nie stanie. Robienie hip-hopu to nasze zadanie. Wyciągnij goń do kumpla, by nie został bejem w bramie. I weź mu wytłumacz, nie dla ciebie jest żebranie. To co się liczy, to poszanowanie. Jeśli nie wiesz o czym mowa, czeka z błotem cię zmieszanie. Na próżne więc poszło twoje wychowanie. Nie pomoże tu błaganie, ani łez wylewanie. Niemiłe zagranie, jak kumpla oszukanie. Mam własne rozeznanie, nawet na stukanym stanie. Wie komu trzeba ufać, a kto jest tylko draniem. Hada wie co to szacunek i tak już zostanie. Rymuję dla przyjaciół i to me zamiłowanie. Pozdrawiam całą klimę, to ostatnie moje zdanie. Nieźle, nieźle młody. Padnij do mnie jutro o 11. Pogadamy. Profeska. Okej? Bitka, 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 zaczyńczą cię w las. Jedno co człowieku, to ten gość kurwa z telewizji. Z telepociągu czy jakoś tak. Kumar go. Pięknie. Te dzieciaki spędzają czas pod sklepem. Ciągle spekulują, żeby w końcu było lepiej. Na klatkach HWDP wrzucono czarną farbą. Tu każdy jest twarciarzem. Póki go nie zgarną, lecę na czarno. Tu ciężko jest zarobić. Nie jedno, że nas nie wyjechał. Jest nie myślę. Tych osiedlach to wszystko tak jeszcze nie tak zmieniło. Siema. Czarne słońce unoszące się nad nami, nad domami naszych rodzin z zasadami. Ja to przy... W porządku? Okej, okay. Pięknie. A jakbyś jeszcze jakiś tekst coś nam zaproponował, co? Proceder nie uga, więc prawdę ci powie, bo kłamstwa człowieku dobra. Nie ma w naszej mowie. Dobra, powiem, siadaj, powiem, siadaj. Słuchaj, powiem tak. To wymaga obróbek, uładzenia, te wulgaryzmy. Zrobimy inaczej. Ty będziesz śpiewał, a za piosenki aranż odpowiadam ja. Dostaniesz tekściarza, nagrasz parę piosenek, kawałków o kobietach, wakacjach. I za miesiąc załatwiam ci... Występ w rowerze Błażeja. Okej? Okay? No, uważaj. Tak to będzie. Ja to widzę tak. Co w tym stylu? No. Jeszcze coś z tym twoim wokalem trzeba będzie zrobić, ale myślę, że... Weźmiesz parę lekcji śpiewu i będzie okej, okay, nie? Dawaj, no.
Stestujesz? Co? Dzięki. No i okej. Nie? Wjechał nowy towar na Olszynkę. Maszynki do golenia, żelazka. Żelazka dobrze idą. Żelazka, kurwa, zawsze dobrze idą. No bo wiesz, każdy eleganci, każdy biznesmenik eleganci chce mieć koszulę wyprasowaną w kancie. Sery, mało ci po ostatniej akcji? Mało ci po ostatniej akcji? Teraz będzie inaczej. Jedziemy, jedziemy! Odpadam. Przemyśl to. O której ty wracasz? O której? Mam sprawę miałem. I Boże, Matko Boska, jak ty wyglądasz? No co ty, no? Jaką sprawę? Osobistą. No mamusia też ma czasem dyżur na nockę, nie? Dziecko, ja muszę iść. No. Muszę. Ty, żebyś był o 3 po południu u mnie w szpitalu. Rozumiesz? Tak jest. Tylko mi się nie spóźni. Dobrze, mamusia idzie. Mamusia jest późno. Opatrz to! Tak? Gratis się dla rodziny. Dzięki, Morto. Widzę, że interes AGD kwitnie. Nie zapomniałeś o czymś? Trzeba żyć. Przydałby mi się taki ktoś jak ty. Coś proponujesz? Za parę tygodni jeździłbyś własną furą. Pablo się już zgodził. Pablo? Mhm. No myślę. Myśl, kurwa, myśl. Myśliwym zostaniesz. Myślę, chada myśliwym. I co ty mnie tak po te fajki ganiasz? Przecież ty nie palisz. Żeby, kurwa, na ciebie nie patrzeć. Co bolało? Dobre. Co bolało? Nie, nie pal. A jakbyśmy tak hipotetycznie zaczęli, to od czego byśmy tak hipotetycznie zaczęli? Zaskocz mnie. Mamuś, jestem. Ale dobrze, zaczekaj chwilę, mam urwanie głowy. Właśnie. Przyszło nowe, bo komu nie i co? I gorwa. Wszystko zniszczyli, a ja im uwierzyłem. A ja to nie, panie. Gorzej niż za szabrowników w 45. Przynajmniej tamci gruntu nie rabowali. A gdzie żeś pana robił? W Ruszy Luksemburg, 35 lat. Przy żarówkach. A to przynajmniej pan miał jasno w pracy. No przynajmniej. Ty dlaczego się spóźniłeś, co? Ty, mamuś, jakie zajebiste, skąd masz? Jak ty się wyrażasz, co? Od pacjenta, chodź.
Jak ty wyglądasz? No dlaczego się nie ubrałeś porządnie jakoś? No może. Do ludzi, tak. Stój. Panie kierowniku! Tak, już idę, pani Hani. O, to jest właśnie mój syn. Dzień dobry. A, to ten delikwent. Jak będzie sumienny i pracowity tak jak pani, no to zatrudnimy. A, proszę. Jutro formalności, a praca już od dziś. Panie Tonku, tylko proszę mnie nie zawieść. Rzucam pana na głęboką wodę. Słyszałem, że pan jest raperem. Mój syn też tego słucha. Jest. Słucha Wienia? Nie wiem kogo, ale słucha. Chodź, przebierz się. Proszę się przesunąć. Dwa razy mam powtarzać, czy specjalne zaproszenie złotym pismem mam wysłać? Kolejka jest. A czy ja panu bronię w niej stać? To za naród. 40 lat stali w kolejce i inaczej nie potrafią. A człowiek musi za nich rządzić i o nich myśleć. Chłopcze? Wie pani, kolejka jest. Długo będę czekać? Zabieraj to futro. Tylko wie pani, ja bym raczej odradzał zostawianie futerka z racji tego, że sam jestem. Wejdę do toalety, ktoś ukradnie, na mnie będzie. To nie wyjdziesz do kibla, rozumiesz? Poskarżę się dyrektorowi szpitala. Czy ty wiesz w ogóle, z kim rozmawiasz? Numerek, proszę. Zapraszam. Dobra też? Tak, Pablo? Dzięki. Pamiętasz wszystko? Tak. Prawe. Koło. Boże, kurwa! Późno. Jechałem na... Żart. Żart. Śmieszne. Kiedy będą hajsy z fury? Z jakiej fury? Żart. Nagrywam, potrzebuję hajsu. Na studio. Na hajs będziesz musiał zaczekać. Ale mam to. Co to jest? Debil. Weźmiesz sobie chłopaków, obchniesz to u siebie i będziesz miał z tego 3%. Hmm? Pięć. O, chujowieś. Pięć. Wiesz, co robisz?
Spierdalaj. W sumie to ja jestem bardziej taki West Coast, nie? Cześć, zejdź! West Coast bardziej. Nie, no Bigiego też szanuję, to jest... wiadomo. A ty co myślisz? Wyjdź, zejdź! No, wejdź zaś. No, wierzę, no, w sumie ja w chuju mam to. Ja. Stary. Chodźmy spać, bo tu się nic nie wydarzy już ciekawego. Boże. Tomek. Tomek, co jest? Tomek. Tomek, 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 proszę cię. Taki wstyd przed wiceprezydent miasta. Czy pani sobie zdaje z tego sprawę, że przez panią pozbawieni zostaliśmy właśnie dotacji? Na nowe okna! Pacjenci się skarżą! Zimno jest! Pani pokaże to jutro. Proszę. Pani tu pracuje 30 lat. No przecież mógłbym panią wyrzucić na zbity pysk. Przepraszam. Jeszcze jedno. Kradzież jest zgłoszona na policję. Ale te... I niech pani nie myśli, że pani synalek się tak łatwo z tego wyślizga. A za futro odliczę pani z pensji. No przecież to jest niezgodne z kodeksem pracy. Proszę pani, kodeks to był za PRL-u, a teraz jest kapitalizm. Ale to jest szpital czy firma? Proszę pani, firma! Droga! Na wszystko brakuje! Sorry! Przepraszam, ma pan już ognia? A już, proszę bardzo. Chwileczkę. Proszę bardzo. Coś wiatr, tak.
Dla ciebie. Za dobrą robotę. Tak? Tylko uważaj, bo kradną. Zaproszenie na ślub i wesele. Wychodzę za mąż. Koleżko, weź zobacz, bo gumę złapałeś. Powtórz? Gumę złapałeś. Powtórz? Gumę złapałeś. Dobra, wyjebuj. Robisz to, kurwa, ja, nie mnie. No i wszystkiego dobrego młodej parze. Zdrowia, pieniędzy. No i tego... No i dzieci. No a przede wszystkim pieniędzy, a wujek Stefan o resztę już zadba. No. Dzięki. Najlepszego to najjutrzejsze śniadanko po nocy poślubnej. To jest szajba. A ty jesteś siada. Lubimy pojeść, co? Słuchaj, jak lubisz wolność, to rób wszystko, żeby się nie posadzili. Ale żyj tak, jakby każdy dzień na wolności miałby być ostatni. Dobra. Wiem, co mówię. Na przepustce jestem. Za godzinę w nieporęcz. No, takiego baletu nie odpuszczę. Miły byłem, po papieroski skakałem. Syla wie. Laski nie lubią miłych facetów, to sobie zapamiętaj. Raz na zawsze, o, teraz może lepiej. Pan młody. Dobry wieczór, Tomasz Hada? A bo co? A no i jajso. Dziękuję. Poprosimy z nami. No. Otwórz! O! Co kurwa, dobrze się... Dobrze. Już pięknie śpiewał sobie, no. I co? Powiedział coś? Nie. Kozaczy cwaniaczek. Nie wolno pić alkoholu przed pływaniem. Otwórz, otwórz, tak, tak. Nic? Halo? Oddychaj! Oddychaj, oddychaj, stary, oddychaj! No, ta łysa. Ja tu widzę jednego łysego. Widzisz jednego, tak? Tak, widzisz jednego? A teraz, kurwa, ilu widzisz, co? Ilu? No ilu mów? No proszę, no! Ale kurwa! O, ale refleks. Suka. Starszy aspirant, żona Zabraniszewska. Witam serdecznie w nowej sytuacji. Dobra. Konkretnie, kurwa. Słuchaj, teraz nam wszystko wyśpiewasz. W przeciwnym razie jesteś oskarżony o posiadanie i handel znaczną ilością narkotyków. Oraz o kradzież futra pani wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy. A widzisz, bracie? Prędko z pierda nie wyjdziesz. O nie, a wiesz co tam robią z takimi... lalami jak ty, pod celą? A co, wciągniemy szczurka? Co, jebniemy sobie szczurka? No stary, lubisz, no kurwa, chodź. No, bo dużo tego jest, no, nikt się nie skapnie, chodź. Jebniemy? Co? Kurwo? Wyśpiewa co?
Nie? Ale właśnie zaczynał. Przejmuję go. Co? Słucham? Idźcie do knajpy naprzeciwko. Na mój rachunek. No już, 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 zbierajcie. Do zobaczenia. Oddaj to dyżurnemu na wyjściu. Na co się tak gapisz, jak szpak w pizdę? Wypierdalaj. Pomóż. Coś stało? Pomóż! Coś mnie znowu nawywijał! Policja znowu przetrzymała całe wasze... Idzie pani do domu! Coś stało? Jakbym miała cholera takiego syna, to bym go zabiła! Pomóż. Pomóż. Mam teraz do ciebie mówić, pani USA. Jesteś taki zmarnowany? Czpałeś? Mamę w szpitalu mam. Dostała zawał wczoraj, potem jak psy przyszły. No bywa. Robota jest. USA. Landary, strucle. Pasociki. W ilościach hurtowych. Stare i nowe. Odstawiasz do blacharza na ulicę Goździków. Powtórz. Wysa, moja mama ledwo przeżyła. Byłam w banku po moją pensję. Odebrałam całą, jest w torebce. Tak, tak, mamusiu. Uważaj. Proszę. Ale jest. Powolutku. Ale to wyjmij teraz kopertę z kredensu. Wkładaj osobno na czynsz gaz. Światło. Telefon, dobra? Mamusiu, wszystko ogarnę, tak? Dobrze. Siadaj sobie spokojnie. Dobra. Już. Już. No już, już. To jest stówa na życie. Co jest, frajerze?
Stary, będzie ci gaz na postoju. Przepływomyć trzeba wymienić. A, masz nogi? To śmigaj. Potrzebujesz czegoś? Pomocy jakoś? Pomyślności. Ty, ja ci skąd znam? Nogi nie podnosisz. Której? Lewej. A trzeba? Czekaj. Cześć, Tomek. Michał. Mogę? Tak. Zobacz, stań sobie tutaj, na środku mniej więcej. Mhm. Masz trochę mniejszą deskę niż ja. Naciskasz mocno tą nogę i tą szybko przesuwasz. Okej. Okay. Kucnij sobie spokojnie. Się wybijasz. Tak jest, tak jest, tak jest. I teraz tą nogę przeciągnij do nosa tu, jakbyś kupę chciał wytrzeć. Kupę w trawę. Tak jest, dobrze, dobrze, dobrze. Uważaj, trzymaj się. Dobrze, a teraz spróbujmy tak. Ja ci przytrzymam deskę, ty się mocno wybij z tej nogi, dawaj. Dawaj, jeszcze jedna płaska. No, jeszcze raz, do. Tu, tu naciśnij na ogon. No. Tak, 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 jeszcze raz. Dobrze! Fiona! Brawo! Mamo, widziałaś? Tak, super! Patrz. No. Udaje mi się. Dobrze, dobrze, uważaj. Jestem coś winna za lekcję, panie instruktorze? 300. Nie, nie, żartuję. Mogą być kwiaty. Kolacja. Jesteś zajebisty. Jeszcze do tego będę sławny i bogaty. Tylko musimy ustalić jedną rzecz. Hip-hop jest dla mnie najważniejszy. Tak? A gdzie w tym miejsce dla mnie? Znajdzie się. Ja pytam serio. Ze mną. Chcesz trochę? Nie, ja się napiję. Zostawiamy gdzieś z tyłu tą całą grę pozorów, tych daremnych artystów i tandetnych aktorów. Mamy siebie we dwoje, nie straszny żaden problem. Mamy siebie, a kurwa cała reszta to drobne. No, kto teraz? Idziemy na koncert? Ty. Chodź na chwilę, musimy pogadać. Co jest? Masz tego więcej? Nagrywam właśnie solo. Hada puszcza w miasto solo. Dobry tytuł. Niedawno założyłem wytwórnię.
kurwa? Specjalne zaproszenie mam ci wysyłać? Podlicz mnie. W gotówce ci zapłacę. Nie będę więcej okradał aut. Skończyło się. Mam chorą. Nagrywam płytę. Skończyło się. Dosyć mam. Nie jesteśmy rozliczeni. Czempion? Ma dzieciaka. Ale syna czy córkę? Michałka, taki rezolutny chłopiec. 6 lat. Fajny wiek. Kochany wtedy byłeś. Dopiero potem się zaczęło. Mamuś. Tomek. A ty nie bierzesz już nic, prawda? Już mówiłem mamę przecież. Dobrze, dziecko. No dobrze, to kiedy ich zaprosisz na obiad? Co? Siemasz, koniu, mordeczko. Siemanko. Jak tam gdzie? Mogło być lepiej. Wraz ze mną ludzie, z którymi trzymam sztamę. Uliczny styl i wściekły temperament. Jebane psy wciąż zastawiają sidła. Chada nie z tych, co oczy ci zamydla. Jak nie masz hajsu, to zajeb to zębiku. Ja nie wymagam, byś płacił za ten tytuł. Zapalam świat. Cofnij troszkę, proszę cię. Chodźmy na chwilę, co? Koniu, zrób sobie przerwę. Spoko. A co potrzebuję? Tak, a na co? Na je co? Z diagnozą pociągasz? Alergię mam. Alergię. A to co to jest? Mąka, nie wiem. Chyba u ciebie to znalazłem. Rozumiesz? Rozumiesz, ty tępa pało? Ty dzbanie jebany! Zainwestowałem w ciebie, bo w ciebie wierzę. Wpuściłem cię do studia, rozumiesz? Bo jesteś dobry. Ogarnij się, nagrywaj płytę, pisz! Może jakie to było grzeczne dziecko. Nawet świadectwa z paskiem przynosił. Nie wierzę. A co to takie dziwne? No. A pokażę wam, jaki był słodki. Mamuś, nie. Co? Nie. O! Proszę. I to w czasy. Szklarska Poręba. Wszystkie zakłady pracy miały wtedy swoje ośrodki, grupy zawodowe, pielęgniarki również. Boże, jakie to były czasy. Zobacz, jaki słodki. No. Ale mam też inne zdjęcia tutaj. Zakończenie roku. A tu jaki słodki, Boże. Zobacz, jaki podobny do ciebie, nie? Tu proszę bardzo, o. To jest dopiero fryzurka zrobiona, spodnie w kancik, biała koszula, no i jak? Elegancko go ubierałam. Taki elegant, co? Prawie jak ty, kochanie. Dobra, wy tu jedźcie, a ja jeszcze pójdę po album. Mam chwilę. Nie, daj, puść mnie, no co ty, no. Ale nie wszystko od razu. Co mama robi? Nie wolno się mam jeden wywołać. To jest jakiś stary towar, ja zapomniałem o tym, ja już nic nie biorę, jestem czysty, przyrzekam. Tak, przyrzekam, no oczywiście. A nie może mi mama raz zaufać? Zaufać? Ja już cię nie raz zaufałam, dziecko, już ci zaufałam przecież. No i co mama teraz robi? Jesteś taki sam jak ojciec. I sam co? Jedzie gdzieś, mama! Tomek, to mieszkanie już jest za małe dla nas dwojga. Zostań tu sobie, dobrze? Zostań tutaj. Nie interesuj się mną, wiesz? Bardzo. Nie!
Nigdzie stąd nie jedziesz. No brawo, no. Ale co jeszcze? Co jeszcze zrobisz w swojej matce? No proszę. Ja już nie umiem ci pomóc. Jak mama nie może na mnie patrzy, to ja się wyprowadzam. Wychodzimy. Wychodzimy. A mogę dokończyć ziemniaki? Kupimy frytki po drodze, dobra? Dobra. Przepraszam, ja się postaram. Przecież na frytki jechać. Idźcie na górę, ja zaraz przyjdę do was. Dobra, słuchaj, ja zrobię ci frytki w domu, dobra? Poczekaj na mnie chwilę tam po drugiej stronie ulicy. Hm? Tomek! Czy ty wiesz, co robisz? Bo Michał już stracił jednego ojca, ja nie chcę, żeby stracił drugiego. Zresztą ty sam powinieneś to wiedzieć najlepiej, no wychowywałeś się bez ojca, tak? Może to jest najlepszy moment, żebyś ty przestał nie ćpać. Nie jesteś moją żoną. To, że traktujesz tak matkę, to nie znaczy, że mnie będziesz tak traktował. Skończyłaś? Zaraz przyjdę. Tomek, kurwa, zacznij myśleć! Przyjacielsku. Skończyłeś? Tak. Dziękuję. Dziękuję. Mogę pograć? No, pewnie. Podpalaju pod... Tomek, przepraszam. Halo, jest tu ktoś? Michał, weź na chwilę. Michał. Okej. Może ty byś się w końcu wziął do jakiejś normalnej pracy, co? Przepraszam, to jest twoja praca, tak? Obraziłam panicza, bo powiedziałam, że w końcu powinien zacząć płacić może jakieś rachunki, może żarcie kiedyś kupić, co?
Ciuchy dla dziecka. On ma na imię Michał. Pracuje. Płytę wydaje. Kurwa mać, ile ty lat już wydajesz tę płytę? O czym ty kurwa mówisz? Nikogo to już nie interesuje! Mnie interesuje. Co ty robisz? Co ty robisz? Śnię. Tomek. Tomek, ja do ciebie mówię. Tomek! Odezwij się do mnie, no! No co? Gdzie ty się, kurwa, ubierasz? Zostaw mnie. Nie by... Zostaw mnie. Bo co, bo mnie, kurwa, pobijesz? Jak swoją matkę? Tomek, proszę... Tomek! Nie, proszę się, nie... Spokój. Tomek, nie! Tomek! Zamów sobie pizzę, może cię chłopak koleżanki przywiezie. Kurwa, jebany pedalny! Nie, co będę miała ten numer. Nie będę powtarzać, co jest. Do roboty chciałem wrócić. Z Pablem jeżdżę. No to wiem. Problem w tym, że za dużo wiesz. Słuchaj, może potrzebujesz czegoś konkretnego. Może bym mógł tak na własną rękę coś. Musimy wyluzować, gorąco jest. Telewizję nie oglądasz? Przepraszam cię za wtedy. Wrócimy do tematu. Tylko, że ja teraz potrzebuję cię, proszę, jak nigdy. Może będę potrzebowała czegoś ekstra dla blachary. Jakiś garbus albo coś w tym stylu. Dam ci znać. No co? Podrzucam marchewkę? I dodam jeszcze króliczka. Dobry. Poproszę dwie gruszki. Marchewka to ujebana. Wysa! Skąd to masz? Sam mi wpadł w ręce, stał sobie, grzech było nie brać. Ja pierdolę. Miałem czekać, wiem, ale się prosiło, stał na osiedlu. Cię to kurwa nie zdziwiło? Stój, policja! Stój! Stój, policja! Stój, policja! Państwo, do kogo? Do kogo? Do ciebie? Tak bez uprzedzenia? Mogło mnie w domu nie być. A, chcieliśmy ci zrobić niespodziankę. Się udało! Mogę zadzwonić? Z którego? Który kontakt? Ostatni. No i chuj, no i cześć. Policja, nie rusza się. Inspektor Zapolska, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jest pan zatrzymany do dyspozycji prokuratora. Ciekawe do kogo.
do kogoś, kto was nauczył kultury. Ambra dzwoni. A co sobie uszczelki puszczają? I co? No co, nikt nie odbiera? Miał 28 lat, żył w polu i niewoli. To wszystko szybko wymknęło mu się spod kontroli. Ziomek, masz fajkę? Lecz niestety to nie poskromiło jego apetytu. Spróbował twardych, koleżka go zaszczepił już po czasie. Płynął z nurtem bardzo zgubnej rzeki. Miał również problem ojca alkoholika. To jego obwiniał za pobyty na odwykach. Wciąż szedł po swoje, nie słyszał, że się śmieją. Miał problem z ludźmi z miasta, z utraconą nadzieją. Nie miał odwagi marzyć, wybrał wysoki blok. Zwątpienie nie opuszczał go niemal na krok. Miał tego dość, w niebo skierował oczy. Ona tam była i kazała mu skoczyć. Zrobił ten krok, już dawno chciał się zabić. Tego nie da się naprawić. Tak, zmrożony szampan. Dwa kieliszki, jak najbardziej. Truskawki, oczywiście. Krewetki w piwie. Już zaraz u państwa będę. Tak, dziękuję. Dobry wieczór. W czym mogę pomóc? Już mam dla pana gotowy pokój. Chwileczkę. Pokój 316, piąte piętro. Co, zupa była zasłona. Komenda, nie wiem, czy państwa to interesuje, ale mam tutaj pijanego delikwenta, który używa nie swojego dowodu osobistego. Ruka, nie zostawię mnie teraz. Ja będę robił wszystko. Ja mogę bilety w tramwaju sprawdzać, mogę... Ja będę robił to, co będziesz chciał. Ja mogę pić rozwozić. Co ty kurwa robisz, debilu? Zamknij się, schowaj broń. Schowaj broń. Mordo. Mordo. Słyszysz? Masz dla kogo żyć, typie. Chłopie, nie ruszaj. Dostaniesz od nas Ty! Ja cię znam, chłopie, moja dupa cię słucha i ty chcesz kurwa skakać z okna. Chłopie. Ej. Dobra, zajebiście, kurwa. Rączki, już. Rączki. Dobra, decyduj, kurwa. Kogo? Pani kogo? Soka. Kto jest? Wynocha stąd. O kurwa, to nie żartów, to też wyjdzie. Masz na kogo żyć, chłopie. W szpitalu praskim. Moja mama tu pracuje. Pracowała. Zwolniła się pół roku temu. Przecież załatwiłbym najlepszych producentów. Tłumy by waliły na koncerty, a teraz... Podtrzymasz mi mikrofon. Kurde. Przepraszam, lekarz! Lekarz! Ziomuś, weź się zlituj, się wczoraj obudziłem. Już. I co też pierdolił, co? Pilnują cię, rozumiesz? Prokurator wydał nakaz aresztowania. Czekają tylko, aż dojdzie do siebie. No co ja mam tu zrobić? Posłuchaj. Ledwo uszedłeś z życiem. Ale mogę ci wszystko popierdolić, rozumiesz? Rozumiesz? Gadałem o tym z prawnikiem.
załatwię ci psychiatryk. Nie mówię, co będziesz z moim wariata robił? A co, wolisz odsiadkę? Zaraz, zaraz, dokąd, ej! Człowieku, no pomodlić się chciałem, kaplica tu jest? Zakaz jest. Przecież ledwo się trzymam na nogach, no pomodlić się chciałem za życie podziękować. To jest niezgodne z przepisami, rozumiesz? Wracaj do sali. Ała. Pójdziemy tam razem, tylko bez numerów. Jasne? Matko Boska. Mamusiu, kochana. Już przyjechałaś do mnie. Ja myślałem, że mnie zostawiłaś, kochana moja. Ale ty masz piękny nad głową nimb. Jaka ty jesteś piękna. Zabierz mnie do Betlejem ze sobą. Przybierzeli do Betlejem pasterze. Kochana moja, mamusiu, mamusiu, ja nie jestem chodzi. Zostaw twoje całowanie. Co? Ty też przyjechałeś do mnie? Tatusiu, kochany. Lekarza, jest tato, lekarz? Kochany mój, teraz mnie już spokój nie zostać, będziemy razem. Spokój się. Pannym pasterzem nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Panie Tomku, spokojnie, panie Tomku. Spokojnie. Proszę się wyluzować. Już, już. Spokojnie. Spokojnie. Proszę się wyluzować. Kolega pytał o pana, ale ordynator nie zgodził się na wizytę. A jaki kolega przedstawił się? A przedstawił, przedstawił. Pablo. Fajnych ma pan kolegów. To co? To za kolegę? Nie. Za moją przyszłą żonę. A, pewnie tęsknisz. A czemu mam tęsknić? Już siedzisz tu obok mnie. Cześć. Nie nudzisz się tak sama w nocy? Teraz już nie. A ty podobno chciałeś coś ostrzejszego. Także proszę. To co? Pijemy za twoją przyszłą żonę? A ty w ogóle wiesz, co wziąłeś? Ja zawsze wiem, co biorę. Ach, a może tego nie można łączyć z alkoholem? To najlepiej łączyć z alkoholem. Nie tu. Ada! Kada! Ada! Dawaj! Kada! Ada! Kada! Dawaj do nas! Ada! Dawaj, jedziemy do Rajku! Pana gąsiorak się powodzi, człowieku! Kada!
To jest! Ja w sprawie Tomasza Hady. Głupki nie spać! Leczyć się! Zapierdalać! Głupki nie spać! Leczyć się! Zapierdalać! Pablo, daj strzelić! Daj strzelić! Hada! Stawaj, ziomuś, spierdalaj! Hada! Chodź! Ej, kurwa, przyjadą! Rzuć brak! Policja! Wciągnij się, kurwy! Miłej zabawy, dziewczyny. Siema, ty nie przyniósłbyś się na górę? Mam link wysokości. Słyszałeś, kurwę? Grypsujesz? Nie. Kurwa, to teraz was przejebane! Zostaw, kurwę, bo rozjebisz, byś siedział za kurwę. Papelu się porządek zrobił. To jest Hada! Kurwa. Ta kurwa, to jest Hada! To jest Hada, ten Wasyl jest! To jest Hada! To za pierdziałek jest ten Hada! Hada, nawin coś im. Ja wciąż oddycham, na życie mam apetyt. Powietrze tu nie pachnie mi zapachem kobiety. Poczuj ten klimat, to skurwiały kryminał. Tu czas, przeważnie liczysz w latach, nie w godzinach. Ty dobry. Na chuj się patrz, ściągaj się i kawę moru. Sobie wyobraża. Te. Teraz ja ci kurwa zapodam swoje teksty. Spoko. Pały was w dupę wyruchały, nie ma towaru w mieście, więc się nie cieście. Jutro przyniosę kryskę, pójdzie na dyskę. Będą przypały i inne wały, będą świnie, jakie widziałeś tylko w kinie. Przedałeś mi chujowych rymów w kupę, wsadź sobie je w dupę. Ciawalolo, spoko, luz. Żart, żartowałem. Trzy. Panowie, za dofinansowanie z Unii Europejskiej dostaliście gry. Życzę miłej zabawy. Co to jest? A co to kurwa ma być? Domino? Nie domino, skrabble. A jak to się gra? Słowa się kurwa układa. A jakie znasz? Polskę. To kurwa polskie układasz. Słuchajcie panowie, są różne gry, różne słowa. Proponuję, żeby zagrać na przykład na zwierzęta. No jakie zwierzęta? To kurwa zwierząt nie znasz? A znam. O, mamy. Co to jest? Żółw. Taki w skorupie? A to kurwa nie ma takiego? Ty kurwa z czego ryżysz? Nie mam, tu coś mi się przypomniało, wiesz? A co ci się kurwa przypomniało? Cztery osiem, poproszę bramę. Oddychaj, Hada.
O, pani Woźniak, dzień dobry. Ach, to wy berecik, jak ładnie. Wiesz, kroki usłyszałam na górze i pomyślałam sobie, że może mama wróciła. No, a nie wie pani, gdzie ona jest? No, wyjechała. Dokąd? Ciotka na siłę ją ściągnęła do jakiejś pracy w Kanadzie. A samolotem pojechała. Rozumiem. No. Dziękuję bardzo, pani ładnie wygląda. No to na razie. Halo? Nie, no sam jestem. Jak to do Opola? Jestem na świeższego sortu, na podwórka wrócił has. Znowu jasną sprawę stawia, trzeba z życiem stoczyć ból. Jestem świadom, że ta wizja jednak nie każdemu siada. Miałem czas się zastanawiać. Czynsz masz do końca miesiąca? Opłacony? Potem się będziemy jakoś na bieżąco liczyć. Zajebiście? Zajebiście wdupiliście. Dzięki, brat. Tylko wiesz, żebyś mi się tu jakoś zachowywał, bo mnie tu wszyscy znają i wiesz... jakoś będę, spokojnie. Już nawet nie piję. No coś taki grzeczny zrobiłeś? Co? Zresocjalizowałem się, nie? Słyszałeś, ile Łysa dostała za kierowanie grupą przestępczą? 10 lat. A najlepsze jest to, że zaszła strzajbą w książę. Z kaszalotem? No, z tym gangusem. Urodzi mu dziecko w więzieniu. Nie bądź policję! Jesteś nienormalny po prostu. Zaraz wypadną te kraty. Do więzienia powinieneś pojechać, zresocjalizować się, uspokoić. Kurwa, ja nie nagrywam tego już. O, psy dupami szczekają. A teraz dzięki. Dzięki, mordeczki, dzięki. Teraz hałas dla tego typa Eriksa. Nie słyszę! Jedziemy dalej! Jedziemy! Nad nami, w duszy gra ta orkiestra. Robię swoje od dawna, ziomuś nie mogę przestać. Wersów kipi agresja, nie spodziewaj się cudów. Nie zatrzymasz nas nigdy, nawet lepiej nie próbuj. Błękit nieba nad nami, w duszy gra ta orkiestra. Robię swoje od dawna, ziomuś nie mogę przestać. Wersów kipi agresja, nie spodziewaj się cudów. Nie zatrzymasz nas nigdy, nawet lepiej nie próbuj. Jest jakby z innej planety, na której obce są choroby dziesiątkujące polski rap. Ten album napisało życie.
Ziom, gratuluję. Spoko, dzięki. No. Przepraszam cię. A tutaj masz umowę. O, pa, pa, pa. Na następną płytkę. No. Pajda jak zwykle. No, starcik. Reszta pójdzie przelewem. Sorry, nie wiem, czy powinienem to podpisać. Co ty? Ziomuś. O co się chodzi? 997? Mordo. Skręciłeś mnie. Peze ludzie nie wybiera. No. Chodź. Idziemy w regały. A. Umowa. Ej, zostawię cię na chwilę z siatami, co? Dobra. Cześć, mogę prosić o autograf? Pewnie, komu? Dla Justyny. Dzięki, wzajemnie. Uspokój się. Ja mam się uspokoić? Tak, uspokój się. No czekaj. Czy ty zawsze musisz kurna takiego bydła narobić? Czego robić? Bydła. A ile razy muszę to powtarzać? Żebyś się wyrażał, kurwa, przy dziecku? Ile razy? Mam się wyrażać? Bu! No, nie pękaj. Ty. Ola ci. A gdzie ty w ogóle spędzasz święta, co? Dobra, to co, może słodkie, co? Już... Kochanie, podasz oczywiście, słodkie? Oczywiście, pewnie. A co będzie po słodkim? Prezenty! No. A dlaczego nie może być teraz? No, bo nie może być teraz. Chyba, że zaśpiewasz kolędę, to może być teraz, no? O, jak pięknie, pięknie. Syna kołysa. No widzisz, to jak się u nas spędza święta? Lim weselem takiemu śpiewa. Nagram to. Li, 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 aj. Mieje dzieciąteczko. Li, 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 aj. Śliczne panioteczko. Jeszcze raz. Li, 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 aj. Tomek? Co ty za święta? Bez choinek. Cześć, tata. Co to tak smutno, jak w grobie? Smacznego. Dziękuję, tato. Gdzie jest zupa? Wojek, zareperujesz? Zareperować? A co byś chciał, żebym zareperował? Proceder. Hada proceder. Rap najlepszej marki. O, teraz jesteś raperką. Będziesz raperować? Nie wiem. Dobre. Pasuje ci. Zatrzymaj sobie czapkę, wyglądasz profesjonalnie. Jeszcze raz, sto lat, sto lat, niech żyje. Tego się nie śpiewa? Sobie nie można? Cząteczku na liże, chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Tomek, a ty gdzie? Jestem, jestem. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. A gdzie ty się wybierasz? Na podstawkę, idę. No może poczekaj, no wszyscy razem pójdziemy. Chciałem sobie tam poukładać kilka rzeczy. Muszę z Bogiem pogadać. Zajebistą rodzinę masz, naprawdę. Dzięki, stary. Za co? Za wszystko. Gdzie ty idziesz?
Tomuś, kurwa, gdzie ty idziesz? Co godzinę wrócę, no. Zostaw mi barszczyku trochę. Ty u mnie kupują ci, co sadzają. Masz? A co mam mieć, człowieku? Dzisiaj największy ruch. Zaraz się apiszony zjadą. Muszę sobie po kolacyjce wciągnąć kreseczkę. Dawaj. Ja chcesz? Ścieżkę. Czym się jadłeś? Czym się jada? Księżna sztabowy Kamiński. Komenda stołeczna. Poproszę dowód i zapraszam na rewizję osobistą. Spierdla. Oddam ci. Ciekawe jak? Nagram płytę. Pojadę w trasę, nie wiem. Coś wymyślę. Kiedy? Przed odsiadką czy po odsiadce? Zresztą tu nie chodzi o kasę. Może gdzie idziemy? Pudło albo odwyk. Wybrałem za ciebie. Ja nie jadę na żaden odwyk. Proszę bardzo. A. Jestem czysty już. A. Zatrzymaj wóz. Zatrzymaj wóz! Co? Co ty robisz? Chodź tu, kurwa, chodź tu, debilu! Co ty robisz? Kurwa, zamknij drzwi. Zamknij drzwi, powiedziałem! Dożyliśmy takich czasów, kiedy ludzie z różnych sfer spotykają się tylko na terapii i w kostnicy. Kiedyś to jeszcze w kościele, nie? Co? A, tak, racja. Towarzyszyć mi będzie dzisiaj studentka drugiego roku psychologii, Monika. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Mam na imię Monika. Jest z nami także nowy kolega. Tomku, może sam się przedstawisz? Jesteś chora? Chora. Wiedziałem. Znam się trochę na ludziach. Rozkminiłeś mnie. Patrzę, to ja powinnam zrobić to z tobą. Możesz to zrobić ze mną nawet tutaj. Wiesz co, Tomek? Dobrze, że tu trafiłeś. Okay.
że niby ta poduszka to ja, a ja to mój ojciec? Tak. Tatuś. Jak w domciu. Nie pamiętasz, Maruś? Jak opierdalałeś gałę tatusiowi? Bo ci żyłka pierdząca pęknie, Maruś. Stop, panowie, dosyć! Dosyć! No i co ty robisz? Zepsułeś tam ćwiczenie. Tomek? Siadaj. Tomek, lekarstwo! Daj mi swój numer. Oddawaj lekarstwo. Proszę cię, daj mi swój numer, tylko ty możesz mi pomóc. Lekarstwo. Przecież widzisz, że mam problemy, proszę cię. Oddawaj, nie twoje. Lekarstwa za numer. Mamy hit teraz. Ty w czapeczce raper, raper w czapce. Chodź nam piękną piosenkę zaśpiewać, chodź. Masz berło? To wszystko przez kobiety, bo ściągają z siebie dużo kilogramów ciuchów, eksponując delikatnie prawie nagie ciała. Na kobiety to działa. Kobiety są aha, aha, gorące. Aha, aha, kobiety są. Kobiety są. Hada, witamy w naszych skromnych progach. A jaki mamy dzień dzisiaj? A piątek. Płetwa jest na obiad. To jakbyś widział moją matkę, to daj jej cynkę, dobra? Albo nie, wiesz co, lepiej nic nie mów, tylko niech zostawię jakiś kontakt, numer telefonowy. Szajba? Na ciebie pan Szajba. I co żeś chuj narobił? Znaczy, ja się wytłumaczę, bo ja nie wiedziałem, że to jest tak, ustawka. Myślałeś, że taki cwaniak z rodem w uszach jesteś? Ojca oszukasz, matkę oszukasz. Ale życia nie oszukasz. Na dwie głowy mam dożywotkę. Rozumiesz, co mówię? Tak, proszę pana. Obleciał cię cykor, co? Tak, proszę pana. No mów, obleciał cię? Ty się nie bój. Jak jest źle, ty się bój, jak jest dobrze. Bo to znaczy, że za chwilę ci się coś spierdoli. Zapamiętasz to? Jak tam na Wolce? Dyma jesteś ostatnio? No. Ruchałeś na pewno, kurwa. Masz jakieś fotki? Kurwa, masz na pewno. Każdy ma. No nie mam, a ty masz? No akurat kurwa też nie mam, ale... Mordo, moja to jest zajebista, kurwa. Cyce. Dupa jak z Jamajki. Wypierdolona w kosmos, na tej dupie to można chuje łamać. Petarda. Brakuje ci tu czegoś. Ciebie. Mówię o rzeczy. Nie, mam hajs z płyty. Mogę sobie kupić wszystko.
prawie wszystko. Tomek, przyszłam tu jako psycholog i bardzo chcę ci pomóc. Chcesz mi pomóc? Tak. Tak. Słuchaj, ja jestem normalnym gościem, nie jakimś bandziorem. Także... Rozumiem. Ja zaraz stąd wyjdę warunkowo. Ale... Tomek... Tomek, to tak nie może wyglądać. To jest nieprofesjonalne. Ty... Rozumiesz? Nie mam nikogo, proszę ciebie. Daj mi szansę. To już jest szansa. To była szansa. Słuchaj, ja niedawno rozstałam się z chłopakiem. Ja nie jestem gotowa na takie rzeczy. My się w ogóle nie proszę znam. Proszę cię, nie pijesz, dobrze? O, to było miłe. Gratuluję. Koniec widzenia. Gratuluję. Ty rzeczywiście petarda. Dobra, kończę, kochanie. No szybciej, no. Kurwa, dołem poszło. Świruję. Zawijaj. Ma, zawijaj tu, no. Kurwa, idź na kąt od razu, nie rób przypału. Daj jebnąć. Kurwa, dajeś mi jeszcze trochę, co? Pojebał ci, co to odpierdalasz? Co ty robisz, kurwa? Usiądź, kurwa, kocie, ja pierdolę. Ja pierdolę, kurwa, ty bez kitu nie wierzę, nie? I u ruskich lata 60. pytają. Ty, a jakie chcielibyście mieć zęby? No to jeden mówi, o, konieczna, złote. Drugi mówi, konieczna, srebrne. A trzeci... Jeansowe. Dasz nam śle? Tak. I to teraz będzie twój apartament przez najbliższy miesiąc. Na 3 miesiące dyrektor ci przedłużył pleksę. Warto się było koksem dogrzewać. Zgłosił się ktoś na widzenie? Z tych, których wpisywałem na listę? Co wpisałeś? Matkę? Pana Kroka i Monikę Szadek, tak? Ta ostatnia się zgłosiła. Wychowawca jest szansa na warunek? O tym, co odpierdoliłeś? Nie wiem, coś mnie odjebało. Ciebie już musiał postarać. Ty masz, jakbyś miał coś z czasem. Można. Tomek, niedługo będzie ogłoszony konkurs ping-ponga. Wygrano jest wniosek nagrodowy, także jak się postarasz... Ale ja nie umiem grać w ping-ponga. Więc się naucz. Sprawinę mam. Co było, to było. Słyszałem, że grasz w turnieju. Nie aż. Co chcesz za przegraną? Są wszystkie? A kurwa, nie widzisz tak, jak chciałeś. No to kurwa będzie czytane.
Dyrekcja zakładu penitencjarnego postanowiła cię wyróżnić za sportową postawę. Przykład dla innych penitencjariuszy. Nagrodą jest bilet do teatru. Gratuluję. Radziłbym ci skorzystać. Spektakl finansuje sponsor naszego więzienia. Będzie jakieś żarcie, napitki. Co za cyrk? Chujowa ta nagroda. Czyś kurwa grał uczciwie? Cyrk zrobiłeś, to i do cyrku pójdziesz się bawić. Mogę załatwić bilet dla twojej dziewczyny, ale jak nie chcesz, to pójdę z żoną. To wiesz, nie? Nie no, panowie, jest grubo. Proszę. Panowie, już musimy iść. Tak, tak, no zdążymy. Tak, dokończymy w przerwie. Dobrze. Spokojnie, proszę. Jeszcze gryza, bez... Dobra, panowie. Zrywka. Już, już, już. Już, już. W górę? Tutaj. Ach. Panowie, ja mam was pilnować, czy wy mnie? Dobrze, dobrze. Nie ma to jak święta w domku, z rodzinką. Wszystkiego najlepszego, Hada. 4-8, poproszę kratę. Tomek! Na nowy rok nie życzę, bo 30 grudnia masz się u nas zameldować w hotelu z powrotem. Ta torebka jest bardzo droga, bo to jest naszej najnowszej kolekcji. To w takim razie dwie takie same poproszę. Dziękujemy bardzo wzajemnie. I to wszystko. Gotówką płacę. Dobrze. Proszę. Może pani trochę uśmiechnie do mnie? To jest najlepszy prezent. Ale to jest dużo, za dużo. Reszta jest dla pani na taksówkę i torebeczka. Wesołych świąt. Nie, nie, proszę pana, proszę, proszę to zabrać. To może zaczniemy. Ale weź najpierw położę. Ale czekaj. To w moment? Co? Nareszcie. Hał, 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 hał. Byliście grzeczni w tym roku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Dzień dobry. Ach, panie Kasztorycha. Nie śmigam. Dla pani mam krawat i flaszeczkę. Krawat, tak? Dziękuję bardzo. Dla pana mam torebeczkę i perfumy. Proszę bardzo. Monia, dla ciebie mam hajs. Flaszek.
kupisz sobie, co tam będziesz chciała. Kurwa, znaczy przepraszam, mam, dla pani jest krawat, dla pana spokojnie. Jest torebka i perfumerzy. Morda, nie denerwuj się, przecież... Dobry jest. Pozwól pan. O. A pokażę, co pan potrafi. No, rąbać też trzeba umieć, chłopcze. Ja słyszałem, że lubisz samochody. Tak, tak. Od dzieciaka się interesowałem motoryzacją. Ty, a ile już jej nakradłeś? Ile masz lat? 36. A wyglądasz na 46. Ja bym chciał, żeby moja córka zadawała się z kimś w jej wieku. Z kimś, kto ma coś pożytecznego do zrobienia w życiu. A co ty możesz zapewnić mojej córce? Po świętach stąd wyjedziesz i więcej się tu nie pokażesz. A ja już się postaram, żeby moja córka o tobie zapomniała. A to akurat będzie trudne. Tak? Z racji tego, że będziemy sąsiadami. To się jeszcze okaże. Po wypisie zapraszam do poczekalni. A gratuluję pana nabywcy. To jest naprawdę bardzo atrakcyjne działka. Na działkach się akurat znam. Nie podglądamy. Gotowa? Mhm. Ale tu nic nie ma. Ale będzie. Nie rozumiem. Kupiłem to. Że ziemię kupiłeś? Będzie salon. Pod spodem wiadomo siłownia. Tu będzie pokój dla dzieci. Przechodzimy kilka metrów dalej. Tu będzie łazienka. Z jacuzzi dla pani. Kuchnia. A sypialnia? Stój. Tutaj. To chodź, wypróbuję.
Ale poczekaj. Na żywo. Nie wróciłeś z przepustki? Przecież jak wrócisz teraz, to z miejsca dostajesz 10 miechów! Stary, nagrywam płytę. Buduję, Javier, haj, co potrzebuję. A koncerty, a klipy, a face! Stary, przecież jak ciągle będziesz siedział w pudle, to ludzie o tobie zapomną, nie kumasz tego! W pudle niż na pudelku. Stary, tu chodzi o twoje życie, rozumiesz to? Dobra. Szacy, gubię się. Dobra. Czekaj. Jak już jesteś, to nagrajmy klipa, no. Skończy, czy od razu klipa? Dawaj, nowa. Moniczko? Monika? Tak? Gdzie jest twój Tomeczek? Nagrywam, mówiłam ci. Potem nagrywa jakiś teledysk, co? A wiesz, gdzie powinien być? Hmm? Ale już zawiadomiłem, kogo trzeba. I jeszcze mi za to podziękujesz, córeczko. Jeszcze mi podziękujesz. To poważnie? No tak, no zawiadomiłem, policję zawiadomiłem. Pojebany jesteś. Ty, Truś, ty uważaj jak dojdzie. Kaziu, nie jesteś u siebie w garnizonie. To niech ona... Widzisz, co tu się dzieje przez tego faceta. Nigdzie nie idziesz, córeczko. Zaraz tu będzie policja. W jej na kwadrat. Ty fajną miejscóweczkę ogarnąłem na klipa? Kurwa, co ty tu kurwa robisz? Ty z kulawym później pogadasz, robotę mamy! Zaraz, poczekaj. Ty cały czas popierdalasz pasacikiem? A co? A ty popierdalasz te pasaciki? Paletka. Co? I co? A, słuchaj, bo zapomnę. Mamy kasę dla ciebie zebrać. Na nową furę. Trzymaj, nie mam czasu, kurwa, popierdalam. Idziemy, no już. Dziewczyny, dziękujemy. Teraz was kręcą. Kręcą was. Skocz
sprzęgło wysokobierze. I tak na nic się zdadzą wasze poszukiwania. Ty tu jesteś szefem? Gdzie jest Hada Tomasz? Jak to gdzie? W więzieniu. Dobry. A co pan tu robi na tym śniegu, na tym motocyklu? Wiesz pan co? Dziecko mi się rodzi, muszę wyjechać na drogę ekspresową. Wie pan, który jedę? Dokument. Już. Żartowałem. Prosto, za torami w lewo. I cały czas prosto. Dzięki. Mógł pan jeszcze fajkę, bo kurde, się zdenerwowałem trochę. Szczególnie se bucha. Jeszcze? Jeszcze jednego, dzięki. Będzie chłopak, jak nic. Pracuj, pracuj. Może podwyżkę ci dadzą. Będzie pani tak uprzejma? Jasne. Mhm. 48,50. Dobrze, to gotówką, kartą? Kartą, kartą. Proszę bardzo. Sekundę, sekundę, jeszcze nie wyszło. Sekundę. O tak. Dobra, dziękuję bardzo. Punkty? No, dziękuję. A wyrobić może kartę? Nie, nie, dziękuję. Dziękuję. Wyrzuci to. Tak, poproszę. Drukować potwierdzenie? Nic, dziękuję. Wszystko super. Dziękuję bardzo. Wódka. Tak. Do widzenia. Tego numeru. Niech pani odbierze. Halo? Kocham cię. Tyle w temacie. Pomyłka. Mhm. Zanieś technikom. Niech namierzą. Weź se do domu. Może ci się przyda. Nie, dziękuję, naprawdę. Bardzo przepraszamy, ale gdzie jest łazienka? Siku ci się chce? Tak. Na prawo. Dziękuję ci. Takim PESEL-em to byś niezłą karierę u nas w firmie zrobił. 997, no. Popatrz na mnie. Popatrz na mnie. Drugie imię? Piotr.
A cały numer PESEL z pamięci pamiętasz? Posłucham. Numer. 83-06-100-997. Zadzwoń. Ja i Pepe mamy czas. Ty? Nie wiem. Imiona rodziców? Maria i Jan. No spoko, rozluźnij, rozluźnij. Ja jestem luźny. Co tam? Nic, dziadostwo. Kurwa, unijne sprzęty, ja pierdolę, no. I z czego ty się tak cieszysz, co? Stary z przystojniaka na zdjęciu. Na jakim zdjęciu? Na tym zdjęciu, odwróć się. W mordę. Patrz. Jebany, no. No to co? Dzwonimy do Warszawy i nie go zabierają w pizdu? Poczekaj, czekaj, Pepe. Ty, kabaraciarzu, w dupę pierdolony, ty sobie myślisz, że co? Przyjeżdżasz do nas na wioskę i będziesz robił, kurwa, ferment? Nabijał się z władzy? Nie takich, jak ty przerabialiśmy. Nie wątpię. Mało tego, to ode mnie zależy, kiedy i w jakim stanie wyślemy się do Warszawy. Nie, Pepe? Wiesz co? Przypominasz mi kogoś. Pamelę. Niedobrze, będziesz jego Pamelą. Chodź, chodź, chodź. A wiesz, co on robi ze swoją Pamelą? Kurwa! Kto ci oko podbił? Na szczotkę stanąłem. To uważaj, żeby ci drugiego nie podbili. Przez te twoje wybryki wszystkim na pół roku wstrzymali przepustki. O mnie właśnie. Dobra, już cię zanoszę. Nieźle, co? Aniołek, a przyłóżmy na chwilę do ściany, bo mi się wydaje, że jest trochę nierówno jakby. Tu? Duży, co? Ktoś tu będzie. Co tak się zajebałeś? O czym myślisz? No stary, mam o czym myśleć. Wiem, ale co byś robił, jak wyskoczysz jutro? Tak normalnie, wiesz? Hajdnę się. Mamy, chcę odnaleźć. Uda ci się. Wierzę w to. Już bym chciał takiegoś, wiesz, normalnie, bez przypałów. Wierzę, kibicuję. Ty, kula, wymyjesz się? Tak. Wypierdalaj stąd na jednej nodze. Już się zmywam. Raz. To wypierdalaj stąd już! Już, już! Ada! Co jest? Pozdrowienia od łysej. Dobranoc, Romeo!
Dozerwał. Po raz triko jest, jeszcze za gumówki kładzione. Flizy też nowe by się przydały, bo te to tu na ćwieczka pamiętają. Proszę, dajcie bramę. Ada. Wystarczy. Czekajcie, dajcie mi sekundę. Witamy was serdecznie w ten chłodny dzień. Jest dwucyfrowy mróz na dworze, ale to nic, my jesteśmy uśmiechnięci i zadowoleni. Stało się, nie bez powodu Eriks ma tyle żelu na włosach. Ruszamy dzisiaj w trasę koncertową, zaczynamy mocnym akcentem, bo gramy koncert przed... The Game. The Game. Mamy? Mamy. Dobra, to pakujemy się. Hej. Co jest? Dobrze się czujesz? Tak, wszystko dobrze. Czemu ty jesteś smutny? W końcu wszystko zaczyna się układać. No. Jedźmy, dobra? Jest okej. Jedźmy. Dzięki. Angeli. Robimy resztę po koncercie. Dzięki. Długiego mordeczka. Dzień dobry, panie Hado. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć pana w naszym hotelu. Zapraszam. Apartament już jest gotowy. Boj hotelowy zajmie się państwa bagażami. Mam nadzieję, że będą państwo zadowoleni. Zapraszam. Cześć, mamo. Tak? Tak, dobrze. Mamo, uspokój się, dobra? Przestań krzyczeć. Dobrze. Mamo, ale ty wiesz, że to jest prawie 300 kilometrów? Dobra. Dobra, przestań krzyczeć. Przepraszam. Nie zostaw mnie teraz, proszę cię. Będę pojutrze. Nie teraz. Wrócę. Będziesz na koncercie. Będę na innym. Chociaż weźmiemy prysznic razem? Zaraz. Tomasz. Zobacz. Cześć, mamuś. Wracasz za tydzień z Kanady? Przyjadę po ciebie, dobra? Kocham cię bardzo, mamusiu.
No to papa. Bye, bye. Możemy teraz? W porządku? Panowie, przepraszam. Na pewno? Panowie, możemy? Lalka, po koncercie, dobrze? Smartem, brat. Smartem. Gotowy? Dodania mi ten klimat ciągle sprzyja. Ja innego życia nie znam. Powiedz, o czym mam nawijać. Nic tu nie mam do dodania. Mi ten klimat ciągle sprzyja. Ja innego życia nie znam. Powiedz, o czym mam nawijać.